dobry Państwu, witam serdecznie na tej inauguracji drugiego dnia konferencji OSE 2023. Ja nazywam się Mariusz Marszałkowski, jestem redaktorem naczelnym nowo powstałego, czy powstającego jeszcze, tworzącego się portalu polon.pl. Niedługo wodowanie projektu, także polecam śledzić, zapraszam do śledzenia nowości. Ja mam dzisiaj przyjemność prowadzenia tego panelu dotyczącego ciepłownictwa i transformacji nowych uwarunkowań dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji. Bardzo ciekawy panel, bardzo ciekawych panelistów. Widzę pana Sławomira, jeszcze brakuje, ale pewnie gdzieś tutaj krąży po tych meandrach muzeum. Ale przechodząc już jakby do tej merytorycznej części, ciepłownictwo bardzo ważny obszar gospodarki, bardzo taki życiowy, nazwijmy to, pod względem społeczeństwa, ważny, witalny. No i dużo się zmienia, dużo się zmienia. My dyskutujemy już od wielu lat o tym ciepłownictwie, o transformacji ciepłownictwa, o tym, co się powinno zmieniać, co się będzie zmieniało w najbliższych latach i jak tą zmianę ułatwić. No ale nie jest łatwo, znaczy są wyzwania i dzisiaj o tych wyzwaniach, szansach, ale też zagrożeniach, które stoją przed sektorem, porozmawiamy. No i żeby przejść już od razu tak płynnie do pewnych konkretów, to najpierw musimy wiedzieć, w jakich uwarunkowaniach jesteśmy, to znaczy gdzie się znajdujemy w tym ciepłownictwie, jeżeli chodzi o kwestie regulacyjne, kwestie wsparcia. No i tutaj pierwsze pytanie mam do pana prezesa Jacka Szymczaka. No właśnie, jak wyglądają obecnie kwestie ramy regulacyjnych pod względem wsparcia ciepłownictwa? Bo dużo się mówi, tutaj mamy różne uwarunkowania europejskie, mamy uwarunkowania krajowe. No to może pan prezes by co nieco nakreślił, jak to wygląda dzisiaj z perspektywy połowy 2023 roku, już pewnych zmian wprowadzonych, mamy parę nowości. Jak to, panie prezesie, wygląda? Dzień dobry Państwu. Zacznę trochę nietypowo, dlatego że w marcu tego roku przeprowadziliśmy w naszej organizacji warsztaty. Ponad 100 osób brało udział w tych warsztatach, a pytanie było o przyszłość ciepłownictwa. Jakie są priorytety, jakie są główne cele. I okazało się, że jednym z najważniejszych celów jednak jest transformacja rozumiana jako dekarbonizacja, czyli jednak racjonalne odchodzenie od węgla, ale przy zachowaniu konkurencyjności ciepła systemowego. Druga kwestia bardzo ważna to poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw, ponieważ bez tej poprawy nie będziemy w stanie mieć środków na szybką transformację. I trzeci taki wymiar, szerszy, uczestnicy tego badania, warsztatu wskazali, że bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego, rozumiana nie tylko jako bezpieczne dostawy ciepła, ale również szerzej, bo trzeba pamiętać, że nasze układy skojarzone dostarczają około 17% energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego. I na tym tle można się teraz odnieść do uregulowań prawnych, które oczywiście można podzielić i na te unijne i krajowe. Pewnie o tych unijnych będziemy jeszcze dużo dyskutować, ale zawsze najważniejsze to są kwestie związane z dyrektywą OZE-ową, efektywności energetycznej, charakterystyki energetycznej budynków, no i oczywiście dyrektywa dotycząca ETS-u. I tutaj najważniejsza jest kwestia osiągania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Ostatnie propozycje zmian dotyczące tej definicji uważam idą w dobrym kierunku, ponieważ wysokosprawna kogeneracja w różnych układach z ciepłem odpadowym i z ciepłem z odnawialnych źródeł będzie wpływała na uzyskanie czy utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego nawet do 2045 roku w różnych układach. Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków, bardzo ważna kwestia, ponieważ już za kilka lat, od 2026 i 2028, nie będzie do nowych budynków czy po głębokiej termomodernizacji można dostarczać ciepła innego niż bezemisyjne. I znów bardzo dobra propozycja, i tutaj nasz kraj to wynegocjował i chwała za to, że będzie również można dostarczać ciepło z efektywnych systemów ciepłowniczych. I to jest niezwykle ważne z punktu widzenia utrzymania i rozwoju naszego sektora. W ETS-ie
Jest taka też jaskółka pozytywna, bo mówi się o tym, to jest nowa dyrektywa, która w maju już została przyjęta, mówi się o tym, że dla systemów ciepłowniczych i Polska spełnia taki warunek dość skomplikowanych, będzie można otrzymywać dodatkowych 30% darmowych uprawnień pod warunkiem od 2025 roku, pod warunkiem, że przedstawi się plan dekarbonizacyjny. I to jest bardzo pozytywne. Natomiast jeżeli chodzi o legislację krajową, no to musimy zachować taką równowagę pomiędzy dobrą legislacją dla przedsiębiorstw, a z drugiej strony ochroną naszych odbiorców. Pamiętajmy, jesteśmy w kryzysie, ten miniony rok pokazał, jak bardzo ważną jest kwestia takiego systemowego podejścia i ochrony gospodarstw domowych, bo jeżeli węgiel zdrożał nam od 300 do 600%, w zależności od tego, czy krajowy, czy importowany, a gaz o 500% i więcej, to i o kilkadziesiąt i o kilkaset procent wzrosły rachunki dla naszych odbiorców. Dlatego bardzo ważnym jest równoległa ochrona gospodarstw domowych, a jednocześnie wsparcie dla przedsiębiorstw. Na przykład segment małych i średnich przedsiębiorstw miał bardzo duży problem, żeby móc zgromadzić środki na zakup węgla. Stąd też ustawa o dodatku węglowym pozwoliła również między innymi na to, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego udzielał gwarancji wsparcia i kredytów. Natomiast ta kwestia związana z poprawą sytuacji finansowej. Trzeci rok z rzędu, jak podają dane Urzędu Regulacji Energetyki, tych prawie 400 przedsiębiorstw koncesjonowanych ma średnio, oczywiście ujemny wynik. Najgorzej było w jednostkach kogeneracyjnych, jak URE podaje za 2021 rok, to było minus 11%. W związku z tym na pewno trzeba uelastycznić metodę zatwierdzania taryf, jeżeli chodzi o kogenerację, to jest tak zwana metoda uproszczona, nie wchodzę już w szczegóły. Na pewno ta metoda musi bardziej reagować na zmiany rynkowe, tak żeby taryfa pokryła przynajmniej koszty uzasadnione. A zatem zmiany w modelu regulacji też są bardzo ważne. Panie prezesie, bo wspomniał pan już o tych sytuacjach, które miały miejsce w zeszłym roku, o wojnie na Ukrainie i też tej sytuacji kryzysowej na jesieni i zimie tego roku. Jak ta następna zima będzie wyglądać, to znaczy dla ciepłownictwa? Jak to będzie, jak to się rozwinie? Czy będziemy mieli powtórkę z tej historii z zeszłego roku, czyli wysokie ceny węgla, potem dużo tego drogiego węgla zostaje na składach i potem trzeba go jakoś upłynnić w różny sposób? Jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach? Czego pan się spodziewa? Z natury jestem optymistą. I uważam, że kryzys przynosi nie tylko negatywne skutki i konsekwencje, ale kryzys również stwarza szansę do szybszej transformacji, szybszych przemian. Oczywiście trudno przewidzieć, jak będzie się kształtowała sytuacja w 2024 roku. Teraz możemy obserwować, co się dzieje na przykład na rynku paliw. Ceny węgla znacznie spadły, ceny gazu znacznie spadły, więc można mieć nadzieję, że ta tendencja utrzyma się też w 2024 roku. Aczkolwiek no, cały czas jesteśmy w stanie wojny i trudno przewidzieć, czy jakieś nagłe zdarzenie nie spowoduje znów zachwiania na rynkach światowych. Natomiast bardzo ważnym jest, by wykorzystać ten czas i uważam, że skoro nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, co się zdarzy w 2024 roku, to uważam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby utrzymać spójny system wsparcia gospodarstw domowych na poziomie krajowym, bez względu nawet na to, jak sytuacja na rynkach paliwowym będzie się kształtowała, i dać możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorcom, bo w konsekwencji odchodzenie od wysokoemisyjnych technologii pozwoli nam po zrealizowaniu tych inwestycji, pozwoli nam na taką już dłuższą stabilizację cen ciepła systemowego i będziemy silniejsi na kolejne ewentualne kryzysy. Panie prezesie, dziękuję za to wprowadzenie i przedstawienie pewnych uwarunkowań lokalnych, krajowych, ale też zahaczenie europejskie regulacje. A do rozwinięcia tych europejskich rozwiązań, regulacji, szczególnie wpływu, no tutaj mam na myśli Fit for 55 dla ciepłownictwa między innymi, poprosiłbym panią Dorotę Jeziorowską, dyrektor PTZ. Pani dyrektor,
No właśnie, jak Fit for 55, bo dużo dyskutujemy o wpływie Fit for 55 na nasze codzienne życie, na różne elementy funkcjonowania, że będziemy drożej płacić za loty, nie będziemy mogli zamontować pieca gazowego, czy tam jeździć samochodem spalinowym, czy kupić nowego samochodu spalinowego. Natomiast jak ten projekt wygląda z perspektywy ciepłownictwa? Czy on też jest tak rewolucyjny jak w innych obszarach, czy bardziej dostosowany do realiów naszych, polskich? Nie jest to, znaczy tutaj pytanie nie jest łatwe, odpowiedź też nie jest jednoznaczna w tym zakresie, wszystko zależy od perspektywy. My spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie jako Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych i w ubiegłym tygodniu w zasadzie opublikowaliśmy taki raport dotyczący oceny wpływu tych finalnych rozstrzygnięć pakietu Fit for 55 na sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce i jego transformację. Tutaj jeżeli chodzi o ten zakres regulacyjny, to może nie będę tutaj rozwijać tego szczególnie, bo tutaj pan prezes Szymczak wcześniej już o tym mówił, natomiast skupiliśmy się na dyrektywie EED, dyrektywie RED, dyrektywie EPBD i dyrektywie ETS, mając świadomość, że w przypadku dyrektyw ETS, dyrektywy EED i dyrektywy RED jesteśmy już po trilogach, także w zasadzie wszystko to, co jest w tym momencie ustalone, z dużym prawdopodobieństwem wejdzie w takiej formie w życie. I podjęliśmy próbę w ramach tej analizy dokonania oceny i finansowej, i też takiej technologicznej i powiedzmy takiej implementacyjnej wejścia regulacji w takiej, a nie innej formie do i wpływu na polski sektor w skali makro. I tutaj wyjściowym założeniem była ta regulacja, o której też, na którą wskazywał pan prezes Jacek Szymczak, czyli spełnienie kryterium efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. I to było takie założenie brzegowe, odnoszące się, które w modelu wypracowanym w ramach tego raportu było takim celem do osiągnięcia przez każdy system ciepłowniczy w Polsce w zakresie kolejnych kamieni milowych w perspektywie roku 2050. Oczywiście całość jakby tych regulacji, czyli to, co stało się w zakresie na przykład przepisów dotyczących krajowych KZR-ów dla biomasy, czyli kryterium zrównoważonego rozwoju dla biomasy, czy na przykład zmian w zakresie systemu handlu uprawnieniami EU ETS zostało odzwierciedlone na przykład w ścieżkach cenowych, które zostały uwzględnione czy w tym w modelu i w raporcie i różne inne kluczowe ustalenia, które zostały dokonane, pozwalające na zastosowanie danej technologii w procesie transformacji bądź brak takiej możliwości. Tutaj w tym zakresie wiele tak naprawdę się zmieniło względem tego, co Komisja Europejska przedstawiła w pierwotnym wniosku legislacyjnym i finalnie poziom kosztów czy nakładów, które są konieczne do poniesienia na proces transformacji sektora, określiliśmy na poziomie, w zależności od konkretnego scenariusza, na poziomie pomiędzy 278 a 418 miliardów złotych. Tutaj mówimy oczywiście o perspektywie roku 2050 i to obejmuje nakłady nie tylko na infrastrukturę wytwórczą, o której bardzo często, na której często jakby tutaj w debacie wszyscy się skupiamy, ale też na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną oraz instalacje odbiorcze, których modernizacja jest nierozłącznym elementem procesu transformacji. I tutaj to podjęliśmy też próbę, już może nie w samym raporcie, tylko tutaj w wewnętrznych analizach w PTZ, tak się uśmiecham, bo PTZ dzisiaj jest silnie reprezentowany też przez mój zarząd, czyli panią dyrektor i pana prezesa. I oszacowaliśmy też
poziom przyrostu nakładów, czy jakby co udało się osiągnąć dzięki działaniom szeroko pojętym tak naprawdę, bo tu i po stronie administracji rządowej, i po stronie europosłów, i po stronie branży w całym procesie legislacyjnym na poziomie unijnym, żeby te rozwiązania, które finalnie zostały przyjęte, wynegocjowane w procesie legislacyjnym, jak i na jaką one potencjalną oszczędność pozwoliły względem tego, co było zawarte we wniosku legislacyjnym. I tutaj w przypadku, kiedyby poziom czy zakres przepisów został w niezmienionej formie względem tego z 14 lipca, wówczas jako sektor musielibyśmy ponieść koszty o 70 miliardów wyższe na samą infrastrukturę wytwórczą, więc to jest poziom kosztów o 40% więcej, czyli tyle udało się przy obecnej sytuacji makroekonomicznej no wynegocjować de facto w Brukseli, co nie zmienia faktu, że poziom tych nakładów jest bardzo, bardzo wysoki. I w tym momencie to, nad czym się przede wszystkim zastanawiamy jako branża, jako Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, to jest sposób finansowania i ograniczenie potencjalnie wpływu na odbiorców końcowych i zapewnienie, żeby ceny, które będą, ceny ciepła, które będą i ceny ciepła i ceny energii elektrycznej, które będą oferowane odbiorcom końcowym, były na akceptowalnym przez nich poziomie. My zidentyfikowaliśmy też potencjalne działania, przede wszystkim czy takie problemy, bariery na poziomie no de facto tutaj legislacji unijnej w tym momencie, które uniemożliwiają na ten moment przekroczenie określonego poziomu maksymalnej intensywności pomocy publicznej na realizację inwestycji w energetyce. Tutaj poziom na ten moment wynosi pomiędzy 30 a 45% tego poziomu, który może być pokryte poprzez dotacje czy pożyczki preferencyjne i tak dalej. Natomiast żeby poziom, żeby ceny ciepła były akceptowalne przez odbiorców, ten poziom musiałby wynieść przynajmniej 60% i to wymagałoby zmiany rozporządzenia GBER, rozporządzenia unijnego. Więc w tym zakresie niewątpliwie też w tym momencie się pochylamy nad tym i będziemy starali się podejmować jakieś działania, żeby to zmienić, żeby ta transformacja mogła przebiec w sposób taki najbardziej przystępny i akceptowalny. Ja bym jeszcze dopytał o to, która według Państwa regulacja, czy te nowe kierunki, w których podąża Unia Europejska, są największym wyzwaniem dla polskiego ciepłownictwa? Czy to jest dyrektywa RED II, czy to jest ETS, czy jakieś inne nowe rozwiązania, które szykuje Bruksela? W tym momencie tak naprawdę cały ten pakiet regulacji jest ze sobą silnie powiązany, bo zarówno definicja efektywnego systemu ciepłowniczego i spełnienie tego kryterium, które uwarunkowuje między innymi możliwość uzyskania pomocy publicznej na transformację, takie błędne koło tak naprawdę się robi z tego, wymaga określonych poziomów udziału ciepła poszczególnej jakości, czyli ciepła z OZE, ciepła odpadowego, czy ciepła z wysokosprawnej kogeneracji. I tak naprawdę bardzo dużym wyzwaniem będzie z jednej strony tutaj też w zależności od rodzaju poszczególnego systemu ciepłowniczego, czy wielkości rynku, są trochę inne wyzwania, bo z innego na pewno miejsca startują na przykład te najmniejsze systemy ciepłownicze, które mają dużo tak naprawdę bardzo do zrobienia, natomiast mają większą paletę możliwości technologicznych do zastosowania w procesie transformacji, a ogromnym wyzwaniem będzie transformacja dużych systemów ciepłowniczych,
gdzie im większy system, generalnie tym zmniejsza się możliwość czy paleta tych technologii do zastosowania. I my stoimy na stanowisku, że jeżeli chodzi o te największe systemy ciepłownicze, nie ma możliwości, żeby odejść od kogeneracji opalanej przede wszystkim gazem. Tutaj temat biomasy też szeroko opisaliśmy w naszym raporcie i dostępności tego paliwa. Oczywiście w dalszej perspektywie czasowej, kiedy przede wszystkim takie bariery związane z dostępnością paliwa i przede wszystkim też infrastrukturą przesyłową, tutaj myślę o zielonych gazach, czyli o wodorze, o biometanie, zostaną pokonane. W przyszłości te jednostki kogeneracji przestawią się z dużym prawdopodobieństwem na te zielone paliwo w taki sposób, żeby w 2050 roku można było osiągnąć tą neutralność emisyjną w skali całego sektora. Natomiast to wymaga jeszcze istotnego rozwoju technologii i innych uwarunkowań. Pani dyrektor, dziękuję za to przedstawienie wpływu i oceny skutków wejścia w życie Fit for 55 dla ciepłownictwa. Dużo pani mówiła o kwestiach kosztów, finansowania, pieniędzy. No to kolejnym pytaniem, które muszę zadać. Mamy tutaj instytucję, która zajmuje się finansowaniem czy wspieraniem rozwoju badania i rozwoju różnych nowoczesnych technologii, również tych dla ciepłownictwa. Właśnie jakie NCBR ma programy wsparcia dla ciepłownictwa? Jak to wygląda z perspektywy instytucji, która właśnie wspiera ten rozwój, tą innowację? W jaki sposób, znaczy jak teraz wspieracie, jakie macie programy, które możecie skierować do ciepłownictwa? Dziękuję bardzo. Świetnie, że podkreślił Pan, że NCBR wspiera działania badawczo-rozwojowe. Tak, te programy, które w tej chwili realizujemy, są to programy, które mają na celu wsparcie, pokazanie, w jaki sposób ciepłownictwo może przejść transformację. Ta transformacja jest potrzebna, podkreślali tutaj Państwo, jest konieczna i to nie jest tak, że można od tego uciec. Nie ma tak naprawdę ucieczki. W 2020 roku ogłosiliśmy dwa konkursy mające na celu transformację ciepłownictwa. Pierwszy konkurs Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE. Drugi bliźniaczy konkurs Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym. Oba konkursy mają na celu pokazanie, że można w systemie ciepłowniczym osiągnąć minimum 80% OZE. Wiem, że może to wydawać się bardzo trudne, ale są to działania badawczo-rozwojowe, więc chcemy to sprawdzić i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że już to sprawdzamy. To znaczy w ubiegłym roku wyłoniliśmy wykonawców tych dwóch konkursów. Łącznie spośród 16 projektów w tej chwili budowana jest ciepłownia w Lidzbarku przez wykonawcę Euros Energy i na terenie Veolii. W tym wydzielonym systemie ciepłowniczym udział OZE wyniesie 91%. Jest to system zbudowany z dużego magazynu ciepła o wielkości 15 tysięcy metrów sześciennych. Dodatkowo magazyn Borhol Thermal Energy Storage. To trochę dziwnie brzmi, ale jest to magazyn gruntowy 300 odwiertów w ziemi. Plus pompy ciepła, plus PV, plus system, odpowiedni system sterowania. Z kolei w Sokołowie Podlaskim jest w tej chwili budowany demonstrator, taka instalacja prototypowa oparta o biometan, biogaz z instalacji, która jest w tej chwili budowana już w Grochowie Szlacheckim,
plus system wytwarzania ciepła w kogeneracji i pompy ciepła na terenie ZEC-u w Sokołowie. Te instalacje są budowane w rekordowo krótkim czasie. Przez 18 miesięcy wykonawcy musieli pozyskać wszystkie zezwolenia, pozwolenia plus wykonać te instalacje. One zostaną zakończone w tym roku, więc zapraszam Państwa na oficjalne otwarcie obu instalacji. I te działania jakie są. Jakie są koszty dofinansowania czy finansowania tych projektów? Te działania nie są finansowane w oparciu o dotacje. To nie jest dotacja, jest to umowa, to działanie nazywa się zamówienie przedkomercyjne. To jest to sposób finansowania inwestycji, który jest wdrażany przez dział, w którym pracuję. Jest to umowa pomiędzy zamawiającym, pomiędzy NCBR-em a wykonawcą. NCBR określa wyzwanie badawcze, wyzwanie, które jest na rynku, określa cel, natomiast wykonawca ma tak naprawdę dowolne możliwości, w jaki sposób osiągnąć ten cel. Koszt demonstratora w Sokołowie jest to 54 miliony złotych, w Lidzbarku 48 miliony złotych. Jest szansa, że te programy, które realizują, czy realizowane są w tych dwóch miejscowościach, będą mogły być replikowalne gdzieś w innych lokalizacjach? Jak to wygląda pod względem, no, nazwijmy to, komercjalizacji tych projektów? Mhm. Tak. Te inwestycje, ale również właśnie te inwestycje, które są w tej chwili budowane w Lidzbarku i w Sokołowie, one tak naprawdę wygrały. Nie tylko dlatego, że były świetnie przygotowane, ale przede wszystkim parametry konkursowe pokazały, że są najlepsze. Parametry konkursowe, mam tu na myśli koszt LCOH, uśredniony koszt ciepła, wytwarzania ciepła w ciągu 25 lat, plus udział OZE, plus wielkość demonstratora, czyli wielkość powierzchni, która będzie ogrzewana przez zbudowany demonstrator. I tak, te dwie inwestycje są w tej chwili budowane, ale oprócz tego mają Państwo jeszcze do wyboru i mogą Państwo skorzystać z opisów, z propozycji pozostałych wykonawców, którzy nie przeszli i nie są, i te inwestycje nie są budowane, ale one są równie świetnie przygotowane. I tutaj pytał Pan o możliwości replikacji. Tak, mogą Państwo z nich skorzystać. To, co wydaje mi się jest ważne i warte podkreślenia, w pierwszy etap tego konkursu polegał na przygotowaniu modelu matematycznego funkcjonowania takich inwestycji, takich systemów ciepłowniczych. Nie chcieliśmy, aby, no nie wiem, każdy z wykonawców pokazał, że faktycznie mogę zbudować instalację OZE, tak, i przygotowałem sobie arkusz kalkulacyjny w Excelu, tak. To są zbyt duże sprawy, więc nie można do tego w ten sposób podchodzić. Każdy z wykonawców przygotował model numeryczny, model matematyczny w oprogramowaniu Transys, oprogramowaniu używanym przez wyspecjalizowane firmy ciepłownicze też z innych krajów, które przygotowują tego typu inwestycje, i one zostały sprawdzone. I te opisy są dostępne na stronie NCBR i nazywają się dobre praktyki, możliwości, w jaki sposób można zmodernizować taki system ciepłowniczy. Dziękuję Pani Aneto za to przedstawienie tego perspektywy NCBR i finansowania projektów z NCBR.
Natomiast teraz przejdziemy do już, można powiedzieć, praktyków branży, czyli do osób, które reprezentują już podmioty, które albo są beneficjentami, albo realizatorami różnych projektów transformacyjnych. I tutaj pierwsza, która właściwie przychodzi mi na myśl, to pani dyrektor Elżbieta Kowalewska z EC Wybrzeże, PGE EC Wybrzeże. No wy też, po pierwsze jesteście gospodarzami tutaj, ale jako Gdańsk, jako reprezentanci Gdańska, no to mamy kilku reprezentantów Gdańska na panelu. Natomiast EC Wybrzeże jest szczególnie ciekawym miejscem, dlatego że no u was już jakaś część tej transformacji się dzieje, już ma miejsce, czy miała miejsce w zeszłym roku właściwie, czyli oddanie do użytku dwóch kotłów elektrodowych. No właśnie, to mamy już, powiedzmy, przeszły one, przynajmniej w teorii, ten chrzest bojowy. No i jakie są wnioski z wykorzystania tych kotłów elektrodowych i jak to można wykorzystać w innych instalacjach tego typu w Polsce? Dziękuję bardzo, że pan zauważył, iż w trójkę tu reprezentujemy system ciepłowniczy Gdańska. Jest prezes GPC-u Marcin Lewandowski, jest za chwilę uczestnik, również kolejne źródło, port czystej energii, pan prezes Kiszkurno. I oczywiście ja reprezentuję PGE Energia Ciepła, oddział Wybrzeże w Gdańsku, elektrociepłownię gdańską. I muszę powiedzieć otwarcie, że na terenie Gdańska, na terenie naszego systemu ciepłowniczego obowiązuje maksyma zgodna z dewizą herbu gdańskiego, czyli ani przypadkowo, ani nie nieśmiało. My do tej transformacji rzeczywiście przygotowywaliśmy się dość długo. Jak słyszeliście państwo, jeszcze dzisiaj nie jest w pełni określona regulacja. Są to po trilogach co prawda, ale w tej chwili wytyczne pakietu Fit for 55. Te regulacje nie są jeszcze zaimplementowane do prawa polskiego, stąd też nasze działania muszą być rzeczywiście rozważne. To, co chciałabym podkreślić, to wspólnie i całe ciepłownictwo polskie musi się transformować na żywym organizmie. My mamy obowiązek w sposób bezpieczny, konkurencyjny i ekologiczny w tym samym czasie transformacji dostarczać ciepło do naszych klientów. I to jest rzeczywiście priorytet, aby ta transformacja odbywała się ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie i w duchu tych wytycznych, które nas obligują do tego, aby przede wszystkim system ciepłowniczy, tu mówię za system ciepłowniczy w Gdańsku, również po roku 28 utrzymał status efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest nasz wspólny tutaj priorytet. Dowodem na to, że rzeczywiście działamy rozważnie, ale nie nieśmiało, odważnie, weszliśmy i jako pierwsi w Polsce w elektrociepłowni gdańskiej zamontowaliśmy dwa kotły elektryczne, kotły elektrodowe, 2x35 MW. Dzisiaj dysponujemy tą mocą 70 MW źródła wytwórczego, dla którego paliwem jest energia elektryczna. Ten projekt został zrealizowany w ten sposób, że ta energia pochodzić może zarówno z naszych własnych źródeł, jak i ze źródeł zewnętrznych. Co było impulsem do budowy takiego źródła? Impulsem był fantastycznie rozwijający się rynek ciepłowniczy w Gdańsku i oczywiście wymagania naszego największego klienta, czyli elastyczność źródła w stosunku do zmieniającego się zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej. A wierzcie mi państwo, że na Wybrzeżu wahania dobowe sięgają 200-300 MW w ciągu doby, pomiędzy dniem a nocą. W związku z tym ta odpowiedź kilkusekundowa, która dzisiaj jest w kotłach elektrodowych, rzeczywiście jest nieporównywalna z dotychczasowymi urządzeniami, które pracowały na terenie elektrociepłowni, ale również doskonale rzeczywiście wpisuje się w to zmienne zapotrzebowanie. Ta funkcja szczytowo-rezerwowa spełnia nam się od dwóch sezonów grzewczych z powodzeniem, ale również w tym sezonie zimowym
stwierdziliśmy, że w tych kotłach elektrodowych mamy niesamowity potencjał do współpracy z rynkiem energii elektrycznej. I pracujemy w tej chwili na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego. W jakich momentach się to dzieje? Przede wszystkim w momentach, kiedy mamy bardzo dużą generację energii elektrycznej ze źródeł w OZE. Czyli wtedy, kiedy mocno wieje, a jeszcze dodatkowo mocno działają promienie słoneczne. W godzinach 10-17 jesteśmy w tej chwili już dziesięciokrotnie, wielokrotnie powiedziałabym, w tym okresie od stycznia do czerwca, wzywani przez PSE do tego, aby odwracać swoją pozycję rynkową. Na czym to polega? W momencie, kiedy mamy nadwyżkę energii elektrycznej z OZE, my odwracamy naszą pozycję w istniejących urządzeniach i energię elektryczną, tą nadwyżkową, zużywamy do produkcji ciepła. Do tej pory zdarzało się to w krajowym systemie incydentalnie, 2 razy do roku. Wtedy, kiedy było niskie zapotrzebowanie, czyli w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Teraz faktycznie od grudnia tego roku wielokrotnie, nie tylko w weekendy, ale również w ciągu doby, w godzinach 10-17, jesteśmy wzywani do tego typu usługi. Jest to tak zwana generacja wymuszona systemem. Pozycja odwrócona. W najśmielszych oczekiwaniach nie przewidywaliśmy, że rzeczywiście tak szybko będziemy mieli szansę wykorzystać potencjał tych kotłów. Czego nam jeszcze brakuje wspólnie jako systemowcy działający tutaj na MSC w Gdańsku? Brakuje nam jeszcze magazynu ciepła. Pracujemy nad tym projektem, on jest w tej chwili w fazie końcowej i rzeczywiście naszą ambicją jest, aby ładować ten akumulator, ten magazyn w godzinach, kiedy energia elektryczna jest tania, bo pochodzi z nadmiaru OZE, i rozładowywać w tym momencie, kiedy mamy wzmożone zapotrzebowanie na ciepło. Będzie to również świetny sposób na współpracę z innymi źródłami, dzisiaj, praktycznie dzisiaj, z portem czystej energii. Jutro chcemy układać tą współpracę z innymi źródłami OZE, które pojawią się w naszym systemie. Także z przyjemnością mogę powiedzieć, że w systemie gdańskim, mając 70 MW w kotłach elektrodowych, jesteśmy już przygotowani do przyszłości, do wymogów pakietu Fit for 55, dlatego że energia elektryczna zielona została uznana za źródło, za paliwo dla zielonego ciepła. W związku z tym dzisiaj już 5% OZE od roku 2028 nie jest dla nas problemem. Cieszymy się, bo rzeczywiście pracowaliśmy nad tym projektem wiele lat i dzisiaj możemy już odcinać kupony. No ja jeszcze bym zapytał o to, no bo mamy dość dużą niestabilność na rynku surowcowym, ale także na rynku cen energii elektrycznej. Jak taki kocioł elektrodowy, jak w ogóle jego wykorzystanie wygląda w kontekście właśnie tych zmieniających się uwarunkowań, choćby na giełdzie, na towarowej giełdzie energii, każdy widział, jakie ceny energii były, no to podejrzewam, że kiedy te piki są duże, to elektrociepłowni bardziej opłaca się wprowadzać energię do systemu niż na przykład grzeć wodę, mówiąc tak kolokwialnie. Więc jak to wygląda z perspektywy właśnie takiego operacyjnego funkcjonowania pod kątem kosztowym? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale ja nie wiem, czy moja odpowiedź będzie popularna, bo już jakieś 2 miesiące temu w Gdańsku opowiedziałam o tej grze rynkowej, którą można prowadzić na bazie kotłów elektrodowych i nie było to popularne, dlatego że nie wszyscy rzeczywiście mają taką szansę korzystać z rynku energii dnia bieżącego. I faktycznie wyobraźcie sobie Państwo, że jeżeli jest taki potencjał i można zużyć tanią energię i kupić w danym momencie tą energię do produkcji ciepła, to rzeczywiście jest to ciepło nie tylko zielone,
ale również konkurencyjne. Ponieważ w tych godzinach, co możecie sobie sprawdzić na rynku dnia bieżącego, w godzinach 10-17, zależy oczywiście od pory roku, ale w tej porze, w jakiej jesteśmy, ceny energii elektrycznej z poziomu 800-600 zł za megawattogodzinę spadają do poziomu 120 zł za megawattogodzinę. W związku z tym, przeliczając to na gigajoule, od 5 do 30 zł za gigajoule, dzisiaj nikt z nas nie posiada tak konkurencyjnego paliwa. Więc jest to nie tylko źródło zielone, ale również konkurencyjne. A wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, te nadwyżki w systemie będą coraz większe. Ale w odpowiednim czasie, to co pan podkreślił, niestabilność pracy tych źródeł, w związku z tym rzeczywiście musimy doprowadzić do tego, żeby zrealizować jeszcze projekt magazynu ciepła w Gdańsku. Dziękuję. Pani dyrektor, ślicznie pani dziękuję za to. Za tą wypowiedź. Teraz przejdę do kolejnego reprezentanta Gdańska, już wspomnianego pana prezesa Sławomira Kiszkurno z Portu Czystej Energii. Pan reprezentuje instytucję, organizację, która korzysta czy obsługuje instalację termicznego przekształcania odpadów. Właśnie tu mam pytanie, bo dużo mówimy też o właśnie transformacji z udziałem różnych paliw alternatywnych, biomasy, RDF-ów i tak dalej. Jak w takim systemie jak gdański funkcjonuje, czy będzie funkcjonował właśnie ten system oparty na termicznym przekształceniu odpadów? Jak to wygląda z pana perspektywy? Witam serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, ale nas szlaban parkingowy pokonał dzisiaj. Chcę powiedzieć tak, że to jest pewnego rodzaju symbioza, bo te zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych, one się nie biorą głównie z powodu czy to transformacji energetycznej, czy w ogóle rozwoju energetyki, tylko biorą się przede wszystkim z potrzeby zagospodarowania części odpadów komunalnych, z którymi już nic więcej nie można zrobić, żeby nie składować, ponieważ zarówno środowisko na tym cierpi, ale przede wszystkim też, może nie przede wszystkim, ale przepisy mówią wprost, że tych odpadów składować nie wolno, a nie ma gdzie ich zagospodarować w sposób kontrolowany. One dzisiaj w dużej mierze, powiedziałbym nawet kilka milionów ton rocznie w Polsce, jest zagospodarowane w sposób nieprawidłowy. To znaczy są to setki pożarów różnego rodzaju magazynów, są to dziwne miejsca, do których trafiają w sposób nielegalny, są unieszkodliwiane w cudzysłowie, ponieważ w Polsce jest tylko tak naprawdę 9 bloków termicznego przekształcania, 9 jednostek i w porównaniu do takich krajów jak Niemcy, 97, Francja, blisko 130, czy nawet Finlandia, która jest 8 razy od nas mniejsza, ma większe moce przerobowe, jeśli chodzi o odpady komunalne i wszędzie w Europie tej, do której staramy się równać, jest ten odpad, który się do niczego nie nadaje, czyli taki po sortowaniu, po wyjęciu wszystkich surowców, które można powtórnie wykorzystać, ten odpad wszędzie jest traktowany jak paliwo. U nas ciągle jest odpadem, ciągle jest niepożądanym, uciążliwym, a jest po prostu paliwem z dużą wartością opałową i na przykładzie Gdańska i też gmin okolicznych, bo ja tylko przypomnę może państwu, że my budujemy instalację taką metropolitalną dla blisko 40 gmin. Chcieliśmy dla całego województwa kiedyś, ale różnego rodzaju też przepisy i też nie wszystkie samorządy się na to zdecydowały, to trzeba powiedzieć wprost. Miasto Gdańsk wzięło na siebie rolę lidera i doprowadziło, albo mam nadzieję doprowadzi, bo jeszcze zostało nam troszkę do wybudowania, do zakończenia, by jeszcze na koniec tego roku oddać instalację do użytkowania. Ona będzie przekształcała 160 tysięcy ton odpadów rocznie. Będzie to jedna linia technologiczna i jest to też przede wszystkim, bo ja o tej symbiozie mówiłem, to jest przede wszystkim unieszkodliwienie odpadów. Nie składujemy tych odpadów, ograniczamy ogromne, blisko 2 miliony metrów sześciennych
metanu, który normalnie trafiałby do środowiska, gdyby były one składowane i kwatery, powiedzmy, nieodgazowywane. Więc głównie są to elementy ochrony środowiska, a dopiero później mamy energię. Energia u nas to jest 109 gigawatogodzin rocznie, jeśli chodzi o energię elektryczną. Początek, mam nadzieję, że w przyszłości również więcej. Do sieci będziemy odprowadzać ciepła, to jest 509 tysięcy gigajuli. Nie jest to może pod względem energetycznym czy ciepłowniczym wielka jednostka, ale jest to jednak zielone ciepło, tak je traktujemy. Blisko, no około 40%, tak pokazują doświadczenia, jeśli chodzi o energię elektryczną, to jest energia kwalifikowana jako OZE. Więc tylko w przypadku ciepła jest to do dzisiaj w prawie niejasne. To jest zadziwiające, ponieważ w Europie mamy 500 instalacji. Przecież w 2055 roku tak ad hoc się nic wielkiego nie stanie. Te instalacje będą przecież funkcjonowały. One są wszystkie przyłączone do miejskich systemów ciepłowniczych. Przecież ta masa ciepła będzie produkowana. W takiej Szwecji jest to 45% ciepła całego wszystkich systemów ciepłowniczych na terenie kraju. W Polsce jest szansa na około 10% i pewnie te 10% za powiedzmy 5 do 10 lat będziemy w stanie w tych instalacjach wyprodukować. Więc jestem przekonany, że będzie to ciepło docelowo traktowane jako ciepło odpadowe, a nie tylko ciepło z odpadów, ponieważ jest to źródło alternatywne. Te odpady zawsze będą i na pewno będą i coś trzeba z nimi zrobić. Do dzisiaj lepszej technologii nie stworzono i na całym świecie są to termiczne przekształcanie w ten sposób, jaki u nas się odbywa. Tutaj pani dyrektor Kowalewska powiedziała o tym jakby bardzo dobitnie. My musimy wspólnie pracować i chcemy wspólnie. My działamy na jeden system, to nie będzie łatwe, jest tutaj też z nami pan prezes Marcin Wandowski z GPEC-u. My musimy to wszystko dopracować w taki sposób, by jeszcze w tym roku cały system już przechodził próby, bo rozruchy zaczniemy najprawdopodobniej w granicach września, te gorące, no powiedzmy z takimi testami na całym systemie będziemy je kończyć do końca pewnie marca przyszłego roku, by można było powiedzieć, że instalacja jest już częścią systemu i pracuje prawidłowo, ale jest to instalacja, która pod kątem środowiskowym ma przepisy nieprawdopodobnie restrykcyjne. I to nie tylko chodzi o normy emisyjne, które po prostu te źródła energii bardzo wysoko klasyfikują, jeśli chodzi o te takie prośrodowiskowe, ale co jest też ważne, to, że te instalacje nie mogą pracować w przekroczeniach. Te instalacje po prostu w takich momentach się wygasza i są wyłączone, jeśli przekroczą 60 godzin w roku powyżej tych norm emisyjnych, więc one nigdy nie są gwarancją dla systemu, nie dają gwarancji mocy, natomiast są bardzo ważne, jest to na pewno tańsze źródło energii, ciepła i w Polsce jest to ewidentnie przyszłość, także w kontekście transformacji energetycznej. No właśnie, panie prezesie, wspomniał pan, że w Polsce tych instalacji jest 9, jeżeli dobrze zapamiętałem. Czemu zatem, skoro to jest ta, powiedzmy, przyszłość, jak pan mówi, i takie dobre rozwiązanie, nazwijmy dual use, no bo i produkcja ciepła, w zasadzie triple use, no bo ciepło, energia elektryczna plus likwidacja tych odpadów komunalnych, przez których też składowanie kosztuje duże pieniądze. Czemu to jest takie popularne w Polsce? Kwestią problemu są pieniądze, regulacje czy jakieś inne czynniki? Dwa elementy. W Polsce do niedawna, bo można powiedzieć, że patrząc na działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to one od jakiegoś już czasu, od kilku dobrych lat idą w kierunku wykorzystania odpadów jako ciepła systemowego, jako źródła energii elektrycznej. Te możliwości też były wcześniej w perspektywach finansowych Unii Europejskiej, natomiast jakby jakby polityka państwa w zakresie zagospodarowania odpadów w odniesieniu do termicznego przekształcania nigdy nie była jasna.
Ja zawsze postrzegałem to i nawet do dzisiaj tak to postrzegam, że Narodowy Fundusz sobie, minister klimatu i środowiska sobie. Tak to wygląda, że jakby poprzez to, że organizacje pozarządowe oprotestowują bardzo często tego typu źródła, jakby kreując wizję, że można przecież nie produkować w ogóle odpadów i nie powinniśmy się tymi odpadami, które się już do niczego nie nadają, nic zajmować. I też prawo, które pozwala na każdym etapie postępowania się odwoływać. To jest jedna strona tego medalu, która hamuje rozwój tego typu inwestycji. Druga jakby jest taka, że samorządy nie są od budowania fabryk, tylko od zlecania usług na rynku konkurencyjnym. Dzisiaj jest taka sytuacja, że tego rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o zagospodarowanie tej frakcji, nie ma. Chiny brały do niedawna, kilka lat temu, jeszcze wszystkie tego typu odpady, które w Polsce były produkowane, zresztą w Europie, ale od kilku lat nie biorą. Ten rynek się załamał, ceny skoczyły pięciokrotnie w górę zagospodarowania. Tak naprawdę one są fikcyjne, bo tego miejsca zagospodarowania nie ma. Ale pewnym elementem, który to hamuje, jest, że tego rynku nie ma, to, że gmina ma władztwo nad odpadami komunalnymi. To gmina może zagwarantować strumień odpadów, a przecież ta gwarancja jest niezbędna, żeby pozyskać finansowanie, zarówno to zwrotne, jak i dłużne. I to rozdzielenie i to, że gmina, żeby się zdecydować na 25 lat gwarancji po nie wiadomo jakiej cenie bardzo często, jest to bardzo trudno tę decyzją do podjęcia przez samorząd. Natomiast rynek bez tej gwarancji też nie wyłoży pieniędzy. Są oczywiście przypadki, mamy Rzeszów w Polsce, gdzie grupa PGE wybudowała jedną linię technologiczną, teraz rozbudowuje zakład, buduje drugą, ale tak naprawdę pozostałe wszystkie instalacje są realizowane przez samorząd. Też w PPP dodam, że nasza gdańska instalacja budowana jest w partnerstwie publiczno-prywatnym, realizuje je konsorcjum po stronie prywatnej trzech firm, WeBuild, Termomechanika Ekologia i TIRU Paprec Energies. Tak to się dzisiaj odbywa. My jesteśmy inwestorem jako Port Czystej Energii, spółka w 100% miejska. Dziękuję panie prezesie za to przedstawienie lokalnej perspektywy zagospodarowania też odpadów w kontekście właśnie ciepłowniczym. Teraz zostaniemy przy odpadach, ale przekierujemy się na bardziej, nazwijmy to, globalny rynek. I tutaj pytanie do pana Arkadiusza Kosiela, dyrektora z Fortum. Fortum jest globalnym graczem. Fortum też bardzo aktywnie działa właśnie na rynku też między innymi ciepłownictwa i odpadów, czy wykorzystania czy RDF-ów, czy innego ciepła systemowego, czy innych źródeł do produkcji ciepła systemowego. Właśnie jak z waszej perspektywy wygląda przyszłość tej gospodarki odpadami, też w kontekście właśnie taksonomii, czy w kontekście też regulacji unijnych? Jak to z perspektywy Fortum wygląda firmy, która jednak działa na większej ilości rynków niż tylko w Polsce? Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ja zanim odpowiem na to pytanie, jeżeli pan pozwoli, to wróciłbym jeszcze do tych kwestii regulacyjnych, o których pan mówił, prezes Jacek Szymczak, bo jesteśmy tutaj w takim gronie, w gronie dwóch największych organizacji branżowych działających w sektorze ciepłowniczym i myślę, że tutaj należy poruszyć tą kwestię związaną z nadążnością systemu taryfowego do aktualnych warunków. Kwestia jest taka, że jak dla mnie to ten system, obecne modele taryfowe się w jakiś tam sposób skończyły. Jak i to zarówno w zakresie metody referencyjnej, która powstała tam w roku 2010, to dobrze pamiętam, jak i w zakresie modelu kalkulacyjnego, tak i tej najnowszej metody przychodowej. Myślę, że tutaj należy wspólnie cały sektor i także i Urząd Regulacji Energetyki rozpocząć pracę nad takim modelem taryfowym, który zapewni funkcjonowanie wszystkich podmiotów działających w sektorze ciepłownictwa systemowego i to w taki sposób, który zapewni też konkurencyjność tego systemu. Konkurencyjność de facto ciepła systemowego, bo mamy teraz taką sytuację, że powstają modele de facto. Do tych modeli, które istnieją,
dodajemy pewne elementy, następnie wprowadzamy pewne rekompensaty dla klientów. System się robi bardzo skomplikowany. Dodatkowo jeszcze to wszystko jest ograniczone czasowo. Jedne rozwiązania się kończą, drugie wprowadzamy, więc ja osobiście myślę, dokładnie jest to też problem zrozumienia po stronie konsumenta, klienta. Dlatego myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć, że należy tutaj jakby rozpocząć pracę nad nowym modelem, spójnym modelem taryfowania dla ciepła systemowego, a może nie tylko, uwzględniający to zarówno systemy wsparcia dla podmiotów działających w sektorze tego ciepłownictwa systemowego, tak i wsparcia dla odbiorców, dla klientów. Co z odpadami? Natomiast wracając, bardzo dziękuję za ten, po prostu tutaj akurat był ten wątek, myślę, dość ważny, poruszony i dlatego go próbowałem też jakby jeszcze pociągnąć. Natomiast wracając tutaj do kwestii odpadowych, tutaj to, co powiedział mój przedmówca, to jest faktycznie prawda. Natomiast tu mamy jeszcze, o których też pan redaktor wspomniał, kilka takich elementów dodatkowych. Zanim przejdę może do taksonomii, która została wywołana, to tutaj jednym z problemów obecnie, które ograniczają możliwość powstawania nowych instalacji, to są aspekty społeczne po prostu i kwestie związane z budową, nowych instalacji. Protesty społeczne są tak długotrwałe, że żadna inwestycja praktycznie obecnie nie jest w stanie przetrwać tego okresu procedowania postępowań sądowych, okresów odwoławczych. Dlatego też to jest jakby jedna z kwestii, którą w jakiś sposób należy uregulować. Druga, która obecnie też zaczęła działać na niekorzyść instalacji, które miałyby powstać w przyszłości, to są wydane niedawno rozporządzenia do taksonomii, zostały wydane 4, poddane do konsultacji de facto 4 kolejne rozporządzenia i w tych w rozporządzeniach niestety nie znalazły się instalacje waste to energy. I dlatego też tutaj to finansowanie w przyszłości będzie ograniczone. Oczywiście tutaj NFOŚ w końcówce ubiegłego roku zakończył proces, jakby program dofinansowania instalacji typu waste to energy, który jeszcze nie został do końca rozstrzygnięty. Dlatego myślę, że tutaj w ramach tego systemu powinny zostać wykorzystane wszystkie środki. Tam fundusz de facto został powiększony o kolejne środki finansowe, dlatego te wszystkie środki powinny być wykorzystane po to, żeby jeszcze w ramach perspektywy, to co jest możliwe, żeby można było jeszcze wybudować, ale na to są potrzebne odpowiednie kwestie formalne, jak i ułatwienia w zakresie tych postępowań, zwłaszcza tych postępowań odwoławczych, jeżeli tutaj chodzi o te kwestie związane z tymi problemami społecznymi, jak i kwestie regulacyjne, które mogą wspomóc, które muszą de facto wspomóc budowę tych instalacji i ułatwienia, bo pamiętajmy, że system regulacyjny to obowiązuje jeszcze sprzed roku 2000 i w małym stopniu zakładał nowe technologie, nowe rozwiązania, które obecnie funkcjonują. A czy nie będzie problemem, bo też pojawiają się takie głosy, że jednak tych śmieci czy produkcji odpadów będzie mniej z czasem, no bo ludzie bardziej starają się recyklingować, czy mniej produkować tych odpadów, czy nie zabraknie kiedyś odpadów do tego termicznego przekształcenia? Jak to wygląda z perspektywy waszej? Znaczy, ja myślę, że tych odpadów jest i jeszcze będzie, bo to chodzi o tą frakcję resztkową, której nie można poddać ani recyklingowi, ani nie można wykorzystać w inny sposób. I tutaj to, co pan prezes powiedział, chyba same te liczby, że u nas w Polsce jest tych instalacji może kilkanaście, tak? W Europie jest kilkaset, ponad 500, więc to stanowi o tym, że tu jest miejsce i ten problem odpadowy dalej będzie funkcjonował, a wykorzystanie tej resztki odpadów, która nie
nie może być wykorzystana w inny sposób. Jest w energetyce, jest myślę, że dobrym sposobem zagospodarowania. Jest to też w tym momencie mniejsze zużycie innych paliw, a dodatkowo ta energia jest kwalifikowana przynajmniej w części dotyczącej frakcji biodegradowalnej jako energia OZE-owa, co pozwala nam też zrealizować cele wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję. Jeszcze pan prezes, jedno słowo. Tak, potwierdzenie. Statystyka mówi, około 14 milionów ton produkujemy. Rocznie o 500 000 wolumen przyrasta. 60% recykling, do 10% może być składowane. 65 otrzymamy, 25%, 4,5 miliona ton do energetycznego wykorzystania. Potencjał jest bardzo duży. A nawet jak nam zabraknie, to będziemy importować z Azji. Ja tylko dodam może jedno zdanie dosłownie. W Danii na jednego mieszkańca przypada blisko 2 razy więcej odpadów, co u nas. W Skandynawii generalnie około 600 do 800 kilogramów na mieszkańca. U nas niewiele ponad 400, więc będziemy się bogacić. Może teraz, bo to też ważne jest, by o tym powiedzieć. 3, 5, 7 w zależności od gmin spada obecnie ilość produkowanych odpadów z dwóch powodów. Część odpadów szczególnie w zimie malała, bo były palone na potęgę. Obecnie konsumpcja bardzo mocno spadła. Widzimy to we wszystkich gminach, jak spada ilość produkowanych odpadów. W sposób potężny, nieprawdopodobny. Co roku przyrastało około 7%. Teraz spada około 7, więc to jest pewna sytuacja, mam nadzieję, chwilowa. Znaczy nie, że mnie nie cieszy, że jest mniej odpadów, ale to jest nienaturalne. Natomiast co roku to około 5-7% przyrastało. I to będzie może wolniejszy przyrost, ale przez najbliższe 10-20 lat raczej powinniśmy się spodziewać tego, że delikatnie będzie to rosło. Wzrasta ilość poziomu odzysku i recyklingu około 25% do 30% zawsze będzie. No właśnie, ludziom przeszkadzają instalacje termicznego przekształcenia odpadów, ale nie przeszkadza palenie samemu tymi śmieciami w piecach. Tak czasami jest. Dobrze, przechodzimy już na rynek lokalny, czyli już może nie mały, ale mniejszy niż to środowisko gdańskie, czy trójmiejskie, czy w ogóle wielkomiejskie. I tutaj chciałbym skierować swoje pytanie do pana doktora Krzysztofa Zborowskiego z Radpecu, z Radomia. Panie prezesie, czy może odpady to jest jakaś przyszłość do transformacji ciepłownictwa, tego też lokalnego? Dzień dobry. Wydaje się, że tak. Ale tak jak powiedziałem, wydaje się. My na razie wierzymy, że tak i złożyliśmy do NFOŚ-u projekt na budowę instalacji termicznej przekształcania odpadów o mocy 20 MW cieplnych i 5 elektrycznych, mając zapewniony strumień odpadów z miejskiej spółki Radkomu. Czyli strumień mamy zapewniony, przychód mamy zapewniony. Natomiast duże wątpliwości pozostawiają przepisy unijne, nowe REDy, RED 1, RED 2 i kolejne. I ostatnio zastanawiałem się nad pojęciem systemu efektywnego energetycznie, gdzie do tej pory to miało być 50 ciepła odpadowego, albo 50 z OZE, albo 75 z kogeneracji. Ten miks został i przepisy prawdopodobnie zostaną zmienione. Dochodzi jeszcze współczynnik emisyjny. I nowy współczynnik emisyjny, z tego co pamiętam, to jest 270 kg dwutlenku węgla na wyprodukowaną megawattogodzinę. I żeby Państwu wytłumaczyć, jak to jest mało, no to mogę powiedzieć tak. Blok 200 megawatowy ma taki średni, nie mówię o najlepszych, ma emisję rzędu 700 kg dwutlenku węgla na wyprodukowaną megawattogodzinę. Bardzo dobre bloki spalające gaz w granicach 450 kg. Unia proponuje 270, czyli 3 razy mniej niż najlepszy blok 200 MW, jest 2 razy mniej niż najlepszy blok w Polsce, który ma sprawność prawie 45%. I jeżeli wejdą te nowe przepisy dotyczące emisji, które stwierdzą, że jeżeli emisja będzie większa,
niż 270 kg na megawattogodzinę, to system już nie będzie efektywny energetycznie, to wtedy wszystkie nasze dobre pomysły typu blok kogeneracyjny oparty na RDF-ach, no wiecie Państwo, gdzie mogą pójść. To jest jeden temat. Drugi temat dotyczący bloków opartych na RDF-ach to jest taki, że na razie uważamy, że to jest OZE. Ale Unia bardzo możliwe, że zmieni swoje podejście i RDF-y wejdą w ETS. I jeżeli RDF-y wejdą w ETS, to wtedy w ogóle nie będą konkurencyjne, bo będą emitowały dużo więcej dwutlenku węgla niż standardowy blok opalany węglem kamiennym. I to wtedy też może położyć nie jeden projekt. Więc to są takie dylematy, które biurokraci w Unii prawdopodobnie nie biorą pod uwagę. Fajnie by było, gdyby w Unii rządzili nie tylko biurokraci, ale technokraci, bo przynajmniej wiedzieliby, o czym mówią i co z czym się wiąże. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, oczywiście jak najbardziej RDF. Uważam, że historia ludzkości jest związana z historią śmieci, co kiedyś już na którymś panelu mówiłem. Tych śmieci będzie zawsze w miarę rozwoju i zwiększenia się dobrobytu ludzkości, to będzie zawsze większa ilość odpadów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dążymy do circular economy, czyli w obiegu zamkniętym, żeby odpady krążyły, to zawsze jakaś ta część odpadów pozostanie taka, która się już do niczego nie będzie nadawała. I to jest ta szansa do ich wykorzystania, żeby nie składować frakcji, która ma kaloryczność większą od 6000 kilogramów, kilojuli na kilogram, tylko je utylizować w instalacjach termicznego przekształcenia odpadów. Więc my w tym kierunku idziemy, czekamy na odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy już pozwolenie środowiskowe ważne. Mamy już promesę jednego z największych banków polskich i jeżeli jeszcze dostalibyśmy dotację od NFOŚ-u, no to wtedy projekt byłby możliwy do zrealizowania i przetarg możliwy do ogłoszenia w tym roku. A czy taki projekt, jeżeli chodzi o samą realizację w przypadku na przykład Radomia, on jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło w takim mieście? Oczywiście, że nie. Radom ma moc zamówioną 300 MW. Moc na potrzeby centralnego, znaczy ciepłej wody, to jest 20 MW w lecie. Więc ten blok zapewni nam zapotrzebowanie na pokrycie ciepłej wody w całym mieście Radomiu. No to też ma swoją zaletę taką, że ciepła woda praktycznie jest potrzebna przez cały rok w tej samej ilości. Oczywiście blok nie może pracować 12 miesięcy w roku. Zakładamy, że będzie pracował w granicach 8000 godzin, czyli jakieś 11 miesięcy w roku. A na pozostały miesiąc będzie wchodził któryś z bloków węglowych, które posiadamy, który jest z WR-ów, tak jak Państwu wspominałem ostatnio na PR-polu, już wyposażonych w instalacje odsiarczania, odazotowania, nowe filtry workowe. No planujemy jeszcze konwersję dwóch WR-ów z węgla na biomasę. Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z Instytutem Energetyki w Warszawie na montaż palników pyłowych i biomasa byłaby wprowadzana jako biomasa pyłowa. No ale to jest taka pieśń przyszłości. Bardzo możliwe, że jeżeli nam się uda podpisać z Instytutem Energetyki umowę, no to jeszcze byśmy rozpoczęli program taki badawczo-rozwojowy w tym roku. Dzięki panie prezesie za przedstawienie radomskiej perspektywy. Teraz chciałbym przejść na północ znowu, ale ten północ, zachodnią część północy, czyli do Koszalina. Panie prezesie, pan prezes Robert Mania reprezentuje tutaj MEC koszaliński. No właśnie teraz z pana perspektywy, czy miasto takiego Koszalin, jakie są największe wyzwania dla transformacji ciepłownictwa takiego lokalnego, w ujęciu lokalnym? Znaczy ja nawiążę do tego, co mówił kolega, bo w Koszalinie również już jest podpisana umowa na budowę spalarni odpadów, ale będzie prowadziło to przedsiębiorstwo komunalne w Koszalinie. Było to głównie związane z tym, że tam miasto miało 100% udziałów i to zadecydowało o podpisaniu i składaniu wniosku właśnie przez nich. Czyli robią konkurencję dla was trochę.
Znaczy jest to konkurencja, ale ja muszę powiedzieć, jest tak, że największy problem to jest to, tutaj wszyscy Państwo mówicie, kwestia ciepła odpadowego, tak? Dlatego, że jeżeli to nie będzie ciepło odpadowe, tutaj prezes mówił o tym, że ciepła woda będzie to pracowało w podstawie, spalarnia będzie pracowała w podstawie i to ciepło będzie wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody. W momencie, kiedy w Koszalinie byłaby podobna sytuacja, nie będzie to ciepło odpadowe, to będzie mi zabierało podstawę z produkcji takiej, która mi da efektywny system ciepłowniczy. Tak, będzie mi eliminowało, czyli brak przepisu dotyczącego ciepła odpadowego będzie poważną przeszkodą do tego, żeby stać się efektywnym przedsiębiorstwem, systemem energetycznym. Więc to jest takie prawdziwe wyzwanie i wydaje mi się, że na obecnym etapie ten jeden z tych przepisów, bo tych przepisów jest wiele, które należałoby chyba zmienić albo trochę zresetować podejście do ciepłownictwa. Bo ja muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia są pewne paradoksy, ja bym to tak delikatnie ujął, nawet w kwestiach ciepła systemowego. Ciepło systemowe dostarczane jest do 15 milionów Polaków. I tylko oni płacą za ETS. Tak naprawdę druga połowa nie płaci ani złotówki. Co to oznacza? Na przykład 100-tysięczny Koszalin, w tamtym roku wydaliśmy 28 milionów złotych, w tym roku około 40 milionów. Tak? I tylko ci, którzy są zasilani z ciepła systemowego, płacą te potężne pieniądze. Natomiast wszyscy pozostali uczestnicy lokalni, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, to jest około 30%. To nie dość, że nie płacą za CO2, mają niższą taryfę, jeżeli chodzi o gaz, mają niższą taryfę, jeżeli chodzi o elektryczność. Natomiast my płacimy za gaz jak za zboże, a za prąd mamy zniżkę, ale płacimy więcej niż domkowicze. I tak naprawdę to powoduje takie, z mojego punktu widzenia, mocne zachwianie rynku. Ja jeszcze, jest drugi taki aspekt z tym związany, dosyć istotny. Mianowicie jest tak, że Koszalin zawsze był w czołówkach tego najczystszych miast w Polsce. No oczywiście jest tak, robiliśmy przez kilkadziesiąt lat wszystko, żeby większość systemów małych ciepłowniczych podłączać pod jeden system ciepłowniczy w praktyce. Także my zlikwidowaliśmy jakby większość małych systemów, zlikwidowaliśmy podgrzewacze ciepłej wody. My mamy osiedla, gdzie praktycznie rzecz biorąc nie emitowany jest żaden gaz. I w sumie nagrodą za to jest podwyższone opłaty na przykład za CO2. Dlaczego mówię, że podwyższone? Jak ja to porównam na przykład z kolegami ze Szczecinka, którzy jednak część kotłowni poniżej 20 MW nie podłączyli do systemu, to tak naprawdę oni nie płacą za ten ETS. To jest tak, że oni są dwa razy mniejszym miastem, ale płacą 1/4 tego, co my za ETS. Więc już jest nierównowaga, jeżeli chodzi o porównywanie mniejszych miast, jeżeli chodzi właśnie o opłaty związane z ETS-em. To powoduje, mimo wszystko może powodować tendencję na przykład tego rodzaju, że wszyscy ci, którzy nie mają dopłat, a są podłączeni do ciepła systemowego, ponownie zaczną budować kotły gazowe, aby odłączać się od systemów. Ale więc to chyba już się dzieje. Zresztą tu już nawet w branży, jak się słyszy, że jest dużo od klientów decydowało się na odłączenie od sieci ciepłowniczej instalacji własnego źródła ciepła właśnie ze względu na te powody. No właśnie to z kolei powoduje takie nerwowe ruchy wśród odbiorców, że oni inwestują te pieniądze, za chwilę przepisy się zmienią, to z powrotem się podłączą. Wydaje mi się, że szkoda pieniędzy na taką zabawę i należałoby to w przyszłości unormować. To, co jeszcze jest istotne w cieple systemowym, to proszę zauważyć, że te ciepło systemowe w części nosicielami systemów ciepłowniczych są koncerny zachodnie,
które mają w sumie największe miasta, a jednocześnie jest kilkadziesiąt tych podmiotów, które w mniejszych miastach są również w ramach koncernu. I w tym ostatnim kryzysie to była różnica pomiędzy firmami komunalnymi, a firmami, które są w koncernach, dlatego że koncerny jak matki o wszystkie swoje dzieci dbają i zadbały w tym okresie przejściowym. Natomiast wydaje mi się, że dużo firm komunalnych zostało zostawionych trochę samemu sobie w moim odczuciu. Mam taki przykład, który chyba działa mocno na wyobraźnię. On jest związany z tym, że jeszcze 2-3 lata temu, jak ja potrzebowałem kasę, to potrzebowałem powiedzmy 2 miliony przez 2 tygodnie. O, zdarzyło się. Prawda? Jak te ceny poszły w górę, kryzys energetyczny, to nagle okazało się, poprzednio wystarczyło, że miałem 15 milionów i kupowałem węgiel na całą zimę, a jak się to wszystko poszło do góry, nagle się okazało, że ja potrzebuję 100 milionów złotych. Więc nagle okazało się, że moim największym problemem nie są wyzwania unijne, tylko jak przetrwać kryzys i skąd, jak przetrwać, jak zdobyć 100 milionów. W przypadku koncernu było to trochę łatwiejsze. Matka pomagała. Mam tutaj orientację w tym temacie. My w momencie, kiedy mamy samorządy, które są zadłużone, no to tak naprawdę trzeba było liczyć troszeczkę na siebie i pracować dosyć intensywnie nad tym, żeby ta współpraca z bankami była jak najlepsza i żeby tą zimę przetrwać. Dziś, zimę przetrwaliśmy, dzisiaj myślimy znowu o przyszłości, o tych wyzwaniach, które mamy przed sobą. No myślimy, no mamy tak spalarnię, dobra, załóżmy optymistycznie, że będzie to ciepło odpadowe, no to już mamy część ciepła. Staramy się budować kogenerację, no ale problemy są z warunkami technicznymi, no bo wczoraj cały dzień opowiadano, jak to jest, że w zasadzie system energetyczny jest zatkany totalnie. No więc tutaj problemy odczuwamy na własnej skórze, rozmawiając z zakładem, lokalnym zakładem energetycznym. Przymierzamy się, przygotowujemy już również się pod budowę kotłowni biomasowej. Ale kolegom, którzy już zbudowali kotłownie biomasowe na zrębki, to w Lęborku, jak rozmawiałem, to już skóra cierpnie, skąd oni później biomasę wezmą, bo dzisiaj słup zbuduje, że tak powiem, złotów buduje i tak naprawdę, jeżeli chodzi o biomasę, to szczególnie leśną, to jest duże zaangażowanie podmiotów w taką budowę, a jednocześnie mówi się, że w 2030 roku nastąpi spowolnienie, jeżeli chodzi o biomasę leśną, a później nawet wstrzymywania produkcji. No więc ja przyznam się, że te wyzwania to są duże niewiadome, jeżeli chodzi o kwestie przyszłościowe. I ja się po prostu boję, że jakieś projekty mogą w przyszłości okazać się takimi niewypałami, że to się zrobi w imię, że tak powiem, słusznej idei, ale później się okaże, że rynek to później mocno ograniczy. No zobaczymy, jak będzie. Natomiast teraz przejdziemy do ostatniego panelisty, czyli znów wracamy do Gdańska, do pana prezesa Marcina Lewandowskiego, prezesa grupy GPEC. Panie prezesie, pan reprezentuje dużego operatora, dużą firmę dystrybucyjną ciepła i też działacie na rynku, z jednej strony, w której działa pan prezes Kiszkurno, czy będzie działał ze swoim zakładem przetwarzania odpadów, duży zakład pani dyrektor Kowalewskiej. Jaka jest rola właśnie operatora, dystrybutora w tym nowoczesnym takim systemie, który jest, no, nazwijmy to już, coraz bardziej wyspowy? Jak to wygląda na pana przykładzie? Znaczy, tak duże i małe tak naprawdę, bo mamy u siebie w grupie najmniejszy system, to ma pewnie tam i pół megawata, ale mamy miasta 5 megawatów, tam 50 megawatów, 40. No i system gdański. I tak trochę podsumowując to, co mówił Jacek, tak naprawdę to się wydaje proste. No jakby w czym problem? Każdy rozumie, dekarbonizacja, bezpieczeństwo energetyczne i to i ciepło, i elektroenergetyczne, proste dwa cele, okej. Tylko jak to przełożyć na klienta albo skąd wziąć finansowanie? No i tutaj trochę Dorota mówiła o tym, że jakie to są koszty, mówiła też o tym, podkreślała,
jakie to są koszty dla systemów ciepłowniczych. Tak, zarkiem pewnie mogli tutaj przez 3 godziny mówić, że jakby system regulacyjny w Polsce ciepła jest oparty o naprawdę inne czasy. No jak Ela ma źródło, które ma 10 zł za gigajoule, a ja płacę tą samą cenę, czy właściwie klient, no to zupełnie to są inne czasy. Pan redaktor właściwie najpierw zapytał o źródła, a na końcu pyta o systemy. Ale jak zobaczymy tak naprawdę, że w przyszłości ten system ciepłowniczy, ta sieć, która jest w małym, średnim, dużym mieście, to jest gigantyczny akumulator, na dzisiaj jeszcze nieprzystosowany w ogóle do takiej pracy. Taki aset, którego nikt w Europie nie wybuduje, które będzie łączyło tu siedzące 3 źródła, bo jest największe źródło, zaraz Sławek będzie miał drugie źródło, ale ja też na przykład zaczynam budować systemy wspólnie z klientami. Pierwszy system kogeneracyjny na terenie szpitala powstanie w tym roku jeszcze. On jest po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i tak dalej, to się dzieje. Więc zupełnie jest to inne ułożenie systemu dystrybucji niż było kiedyś. I nikt na scenie nie powiedział, że jakbyśmy w każdym jednym mieście zmniejszyli ilość używanego ciepła, efektywność systemu o 10%, to wtedy budowane źródła mogłyby być o 10% mniejsze. To jakby my zawsze zaczynamy od źródeł, tak? Jakby bo inżynieryjnie projektujemy źródło pod system, ale my zapominamy o tym tak naprawdę, że ten system przestał być takim prostym odbiorcą. Jedna Ela do jednego Marcina, jedną rurą, jakby wysyła jedną rurą, wraca, dziękuję, do widzenia. To już nie są te czasy, więc właściwie tak przewrotnie, nie? Być może ja powinienem być pierwszy jako dystrybutor, no bo mamy bardzo ważny projekt, bo te śmieci muszą być utylizowane i nie jest to idealny projekt energetycznie, bo paliwo jest zmienne i tak dalej, ale ja nie mogę powiedzieć, Sławek, zadzwoń za miesiąc, będziemy odbierali ciepło. Musi to być maksymalnie szybko, tak? Z ujemną ceną paliwa, ale z gigantycznymi kosztami utrzymania. Mamy jedną cenę ciepła systemu, który się składa z power to heat, z kogeneracji, gdzie kompletnie inaczej te systemy powinny być ustawione niż są dzisiaj tak naprawdę ze względu na regulacje. Rozmawiamy o prawdopodobnie 70 MW darmowego, w cudzysłowie, ciepła z rafinerii gdańskiej, bo takie ilości są ciepła odpadowego do odebrania w Gdańsku. Jest ileś jeszcze projektów. W najmniejszym mieście, gdzie jesteśmy, takim, gdzie jesteśmy miastem, już pomijam jakieś rozproszone kotłownie, to w 5-megawatowym systemie rozmawiamy z biogazownią, która powstanie prawdopodobnie z nami wspólnie, więc tam wszędzie są te projekty i powinniśmy zapomnieć o tym, że sieć dystrybucyjna po prostu odbiera, co źródła dają, tylko kompletnie zmienia się wartość tego jako jednostki akumulującej ciepło produkowane nie wtedy, kiedy my go chcemy, tak? Bo OZE, nie wiem, bo odpady, bo bardzo tanie nagle ciepło z power to heat, więc ta jakby kaskada ułożenia kolejności bezpiecznego dla klienta, czyli pewnego ciepła w kaskadzie cenowej, żeby ono było jak najtańsze przy akumulatorach, wykorzystaniu sieci, może naszych akumulatorach, to jest wyzwanie, na które nie ma odpowiedzi teraz regulacyjnej. To jest bardzo duży problem, bo te źródła już są teraźniejszością. To nie jest przyszłość, a przede wszystkim nie mówimy w Polsce o oszczędzaniu energii. Mówimy o tym, jak będziemy nadbudowywać, odbudowywać gdzieś tam te źródła, stawiać nowe, tylko pamiętajmy, że w większości przypadków to my jesteśmy już w tym etapie komercyjnym, a nie przedkomercyjnym, więc te małe PC, średnie PC i duże PC muszą w stanie być wytrzymać te koszty transformacji, te koszty dekarbonizacji. Więc trochę tak fajnie, że on na koniec głos, bo to zawsze dobrze. Ale przewrotnie to jest zawsze tak. Najpierw pytamy źródła, a potem pytamy tam, będzie ta sieć, wybudujecie, dziękuję, do widzenia. To już nie są te czasy. Ja nie wiem, ile będę miał źródeł za 7, 8, 9 lat w systemie w Gdańsku, ale na pewno więcej. To jakby był taki panel, to można by prawdopodobnie wszystkich partnerów mieć w jednym panelu. I w tą stronę sieć ciepłownicza powinna nadążyć hydraulicznie, efektywnościowo, regulacyjnie za tym, co się będzie wydarzało na źródłach. Ja to samo robię u siebie, tam gdzie jestem, brzydkie słowo, nie cytujcie mnie, monopolistą, gdzie mam i wytwarzanie, i przesył, no to w takich miastach powiatowych po 50-60 MW, tam Tczew, Starogard, my już teraz zaczynamy produkcję w 5-6 miejscach. Właśnie po to, żeby się rozproszyć. Każdy z tych źródeł, na razie kogeneracja jakby wygrywa, bo to jest szybko, łatwy pieniądz, który stawia mi te PC na nogi, ale za chwilę te źródła wejdą na górę, bo podstawą będzie OZE. Na razie budujemy szczytowe kotłownie olejowe, które będą włączane 5 dni w roku, bo ja muszę mieć na 5 dni w roku, których pewnie nie będzie, biorąc pod uwagę zimę, ale już myślę o tym, co będzie za 4-5 lat z przełączeniem tych kotłów. Więc w ogóle dla nas sieć jest centrum, a źródła, które będziemy fazować,
optymalizować, minimalizować rozpraszać nakłady, też. Rozpraszać dokładnie i ustawiać w takiej kolejce, żeby to ciepło w sieci było konkurencyjne, to to jest rozwiązanie na tą lokalną energetykę i moim zdaniem tylko w ten sposób te takie trzy proste tam słowa od Jacka, co to znaczy tam dekarbonizacja, bezpieczeństwo, to to wyzwanie możemy nawet nie wiem czy rozwiązać, ale jakkolwiek dotknąć, bo capex, który nas czeka na sieciach i na źródłach jest gigantyczny, więc zanim go wydamy, to zastanówmy się, co możemy zrobić, wykorzystując no naprawdę duży potencjał w tych wszystkich miastach, którego nikt w Europie praktycznie nie ma. Dzięki panie prezesie. Właśnie mamy dwie minuty i tutaj te dwie minuty chciałbym, tu są dwa głosy, które chciałbym jeszcze udzielić, ale po minutce. Ja niezmiernie się cieszę, że nasz partner rynkowy zauważa, że dekarbonizacja to nie tylko źródło. Zdecydowanie mówimy dekarbonizacja to również przesył, dystrybucja, ale dekarbonizacji oczekujemy również od siebie jako od klientów finalnych. I to jest ten trzeci filar, na którym tą dekarbonizację zbudujemy. Jeszcze jedna kwestia ta taryfowa, która rzeczywiście kompletnie nie przystaje już w tej chwili do tego, co się dzieje na rynku paliwowym. Ale za chwilę nie będzie przystawała również do tego, co się będzie działo na rynku wytwórczym, o czym wspomnieli tutaj przedmówcy. Patrzmy na rynek energii elektrycznej, który jak się uwolnił, natychmiast wprowadził kolejny element, kolejny produkt, czyli rynek mocy. My mamy pełną świadomość na rynku ciepła, to co powiedzieli koledzy, że strumienia odpadów nie zatrzymamy, a co ważne, to jest nasze paliwo, któremu znikąd nie będziemy importować, tak? I to jest nasze własne paliwo. W związku z tym trzeba to w sposób doskonały i optymalny wykorzystać, ale jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo dla tych źródeł, które są niestety źródłami stabilnymi. W związku z tym ta struktura produkcji, kogeneracji, parametry, które pan podał, chciałabym uspokoić, to nie CO2 700 mg na CO2, bo dzisiaj systemy ciepłownicze w większości korzystają z kogeneracji. To zdecydowanie mniej. 550 na węglu, 270 spełniamy to na gazie, więc rzeczywiście w tej technologii kogeneracyjnej w ciepłownictwie potrafimy nawet paliwa kopalne, ale myślę, że biomasę w sposób optymalny wykorzystać. Ale rzeczywiście musimy nadążać za taryfami. Pani Anet. Dobrze, to tylko tak krótko i korzystając z okazji. Te wszystkie problemy są bardzo trudne i widzę, że są, mają państwo różne pomysły, tak? Czy biomasa, czy RDF. Pytanie, który kierunek jest dobry? A może po prostu przeskoczyć ten etap i przejść do OZE? Ja wiem, że ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców. To jest podstawa, tak? I chcemy iść za ciosem pomysłów, projektów, które w tej chwili uruchomiliśmy. Mamy teraz na tapecie 4 projekty. W przyszłym roku ogłosimy konkurs, ale wcześniej, przed ogłoszeniem konkursu, będzie dialog, rozmowa z państwem, rozmowa z rynkiem. I chcemy sprawdzić, czy te nasze pomysły są w porządku, może trzeba je zweryfikować. Pierwszy pomysł, ciepłownictwo rozproszone, to o czym pan teraz mówił, tak? W jaki sposób można wykonać taki mały system ciepłowniczy, być może ze zmianą modelu biznesowego, z dostarczaniem komfortu cieplnego. Też o tym kiedyś rozmawialiśmy. Drugi projekt, Ciepłownia Przyszłości 2, czyli to, co teraz zrobiliśmy, ale w większej skali w systemie ciepłowniczym od 20 do 50 MW. Kolejny projekt, trzeci, bardzo duże wyzwanie, co zrobić w dużym mieście, w Gdańsku, tak? W jaki sposób taki system może przejść na OZE? Osobiście wierzę, że to OZE jest tym docelowym rozwiązaniem. Czy można to zrobić? Chcemy to sprawdzić. Po co są działania badawczo-rozwojowe? Czwarty projekt, magazyny ciepła, duże magazyny ciepła dla ciepłownictwa, dla energetyki. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, i tym głosem doszliśmy do końca naszej dyskusji. Ona by mogła pewnie jeszcze z drugie półtora godziny trwać, bo paneliści tu zawsze na koniec się tak napędzają sami i myślę, że będzie okazja jeszcze do dyskusji gdzieś przy kawie i porozmawiać w kuluarach. Natomiast ja serdecznie dziękuję Państwu panelistom, dziękuję Państwu na sali. Brawa wielkie.